A wiesz, że kolor czerwony w Wietnamie symbolizuje szczęście? To my jedziemy rydwanem szczęścia. Przedstawiasz się jako Huen, czy właśnie jako MC? Zdecydowanie Huen, bo to jest moje imię. MC to jest nazwa kanału. Czasami widzowie wołają na mnie MC, bo moje imię się pisze H-U-Y-E-N. Wiem, że masz korzenie wietnamskie. To jest tak, że urodziłaś się w Wietnamie i przyjechałaś do Polski, czy urodziłaś się już w Polsce i twoi rodzice są Wietnamczykami? Urodziłam się w Wietnamie, a przyjechałam jako małe dziecko. Miałam wtedy około 2-3 lata i w sumie mieszkam od tamtej pory w Polsce. Dlaczego dziewczyna z Wietnamu, mieszkająca w Polsce, zdecydowała się zająć tematem nauki? Zawsze mnie po prostu interesowały takie ciekawostki naukowe i z drugą osobą, z którą tworzę kanał, z Marcinem, wymienialiśmy się zawsze takimi ciekawostkami naukowymi i pomyśleliśmy, że skoro nas to interesuje, to może znalazłoby się więcej osób, które chciałoby posłuchać o nauce w takiej formie, w jakiej my chcieliśmy to zrobić. A jak to wygląda z kuchnią wietnamską? Czy to jest tak, że ona jest bardzo różna w zależności od regionu, czy raczej podobna? Myślę, że Wietnam można podzielić na takie trzy główne smakowo regiony. Mamy południe, które do wszystkiego lubi dodawać cukru. I dla osób, które są z północy, czyli dla mnie na przykład, zjedzenie takiej zupy typowo południowej jest trudne, bo ta zupa jest po prostu słodka jak deser. W środkowej części Wietnamu je się bardzo ostro, do wszystkiego daje się dużo chili, a na północy raczej tak słonawo. Chociaż można by powiedzieć, że cały Wietnam je tak ostrzej niż na przykład ludzie w Europie. Ale na czym ogólnie generalnie opiera się wietnamska kuchnia? Bardzo dużo korzystamy ze świeżych ziół. I to jest ważne w Wietnamie, żeby składniki były super świeże. Powiedz mi, czy w kuchni wietnamskiej jest coś takiego, co mogło wydawać się dziwne dla Europejczyków, dla Polaków? Tak, lubimy niedojrzałe owoce. I co ciekawe, maczamy te owoce w soli. Macza się owoce w... co? W soli. Owoce w soli? Tak, na przykład jabłuszko maczasz w soli. Nawet są specjalne mieszanki. Dlaczego? Bo po prostu, wiesz, to jest taki dodatkowy smak do tego. Spróbuj, może ciekawe. To brzmi dziwnie na początku, ale jak spróbujesz i nie przesolisz, to jest nawet całkiem smaczne. A byłaś na Kaszubach kiedyś? Nigdy. To się dobrze składa, bo jedziemy dzisiaj na Kaszuby i spróbujemy połączyć regionalną kuchnię kaszubską z twoją wietnamską. Super. Będzie pysznie. No dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cześć, Huen. Cześć, Huen. Cześć, cześć, witaj. Dzień dobry, cześć. Jesteście odrobinę za wcześnie, także ja jeszcze muszę wrócić na chwilę do kuchni, ale wybawcie się spokojnie. Świetnie. Dzieci się wami zajmą. My się zajmiemy sobą wszyscy razem. Kto gra ze mną w badmintona? Ja. Huen, grasz? Tak, jasne. To super. A, do bicia? Łap! Oddaję. Wiecie co, ja zgłodniałem. Jemy coś? Tak, mam przygotowane wietnamskie przekąski. Tylko nie mówcie mamie, że jedliście coś przed obiadem. Co to jest? To jest bánh rán, czyli to są takie pączki wietnamskie, powiedzmy, z mąki kleistej, a w środku... Może chcecie spróbować? O, jak to się nazywa? Jeszcze raz. Bánh rán. Bánh rán. Dobra, nieważne, ważne, żeby zjeść. Z fasoli żółtej. Na dzień, nie? Tak, z fasoli żółtej. Ugotowanej. Jak wam smakuje? Bardzo dobrze. Zupełnie inną miała strukturę niż takie polskie, ale fajne. Bo ta mąka jest właśnie taka kleista i się ciągnie bardziej. Wow. To na dzień smakuje trochę jak taka niedopieczona kruszonka, którą po prostu zawsze się wyjada najchętniej. Co to jest? To są nem quen, czyli... Nem quen? W papier ryżowy zawija się świeże zioła, sałatę, ogórek, makaron ryżowy i do tego składniki dodatkowe, które lubicie, na przykład mogą to być krewetki, może być to mięso. Właśnie super te krewetki wyglądają, jak tak prześwitują. Różni się to czymś od sajgonek? To znaczy, sajgonki ogólnie u nas nazywają się nem i tamte są smażonymi nemami. Smakuje? Jak? Dobre, co? Są jakieś takie zabawne różnice między naszymi kulturami, narodami. Jak obieracie? Jak obieracie owoce czy warzywa?
Normalnie. Tak? Bez opcji. W którą stronę? Taką czy taką od siebie? Do siebie. A my wszystko obieramy od siebie. Czyli tak. Tak. Na zewnątrz wszędzie. Tak. Ale to niewygodnie chyba. Nawet banana? Mi się wydaje, że tak jak... banana. Jeżeli coś nie potrzebuje cinek, noża, cinek. To normalnie, ale jak używamy noża, żeby obrać jakieś warzywa czy owoce, to zawsze od siebie. Kiedyś nawet próbowałam zmienić technikę i nic nie wychodziło z tego. Jakie jest twoje ulubione danie kuchni wietnamskiej? Wiesz co? To, co będziemy dzisiaj robić, czyli bang xiao. Bang xiao? Fajnie. Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, dzień dobry. Może zostawcie już państwa, co? Lećcie tam do siebie. A co was w ogóle skłoniło do tego, żeby zainwestować w taki letni dom? Bo macie też mieszkanie w mieście. Tak. Jak to wyglądało? No jesteśmy właściwie jedną nogą tu, jedną nogą tam. Tu czujemy się bardzo dobrze. No, nie była to inwestycja, to bardziej chyba był jakiś spontaniczny, szalony plan. Nie było tutaj nic, nikt tej ziemi nie chciał, taka jest prawda. Tak, więc parę metrów udało nam się kupić i po kilku latach zbudować tutaj dom i stodołę. Jak dawno temu? Dom powstał około 8-9 lat temu, a ziemię mamy od 18 lat. Wow. Czyli co, dzieciaki mają jakby takie swoje miejsca, w których mogą jakieś tam swoje zabawy uprawiać, zamiast stawiać ich przed tabletem, to puszcza się je do lasu po prostu, no nie? Tak, nie, tu nie ma sprzętów elektronicznych, sprawa jest bardzo tutaj świetnie rozwiązana, ponieważ nie ma zasięgu, więc nie muszę się kłócić z nastolatkami, żeby odeszły od komputera. Maluchy świetnie się czują. Czy tutaj język kaszubski jest taki powszechny, czy raczej niewiele osób go zna? No sąsiedzi mówią po kaszubsku, zwłaszcza ci starsi. Deska to jest dyl, piła to jest żaga, także już można się... A Rafał to słownictwo podłapał oczywiście przy budowie domu. Tak, tak. Powiedział sąsiad, żebym podał mu żagę, bo chce obciąć dyla. To na początku nie wiedziałem, o co chodzi, ale potem już się nauczyłem. Syn i chłopak to jest knyp, córka to jest białka. Knyp i białka. Knyp i białka. Czyli państwo mają... odmienia się knypy i białki, tak? Tak, tak. Mamy okay. Trzy białki i trzech knypów. Tak. Po kaszubsku byśmy to powiedzieli. I jedzą bardzo dużo kucha. No i to może my coś też zjemy, co? Pewnie. Zrobimy teraz bang xiao. Czyli takiego naleśnika wietnamskiego. A, naleśnika, czyli mąka, jajka, mleko. Nie ma tutaj jajek, a to żółte jest spowodowane obecnością kurkumy. A odnośnie mąki... Wszystko tłumaczy. Tak, jest mąka pszenna oraz ryżowa. I teraz dodajemy składniki. O, proszę. Co mam rzucać? Tak. Mój domowy ser staram się robić jak najbardziej prosto i naturalnie. Oczywiście z pełnego mleka prosto od krowy. Wlewam mleko do garnka. W odpowiedniej temperaturze dodaję podpłuszczki, najlepiej jak to jest około 38 stopni. Kiedy uzyska odpowiednią konsystencję, kroję, dogrzewam odrobinę i dalej mieszam. Kiedy serwatka już wyraźnie oddzieli się od sernika, przelewam do formy. I to jest moment, kiedy dodaję ziół. I przechodzę do prasowania. Te sery, które mam w piwniczce, to są też sery długo dojrzewające i żółte. Natomiast ten jest właśnie świetny do, nie wiem, jak za chwilkę mają przyjechać goście na przykład. To naprawdę można zrobić taki ser z przeróżnymi ziołami bardzo szybko. Juruś, podasz mi pesto? Podałabyś mi... Dziękuję. Ja bardzo chętnie. Dziękuję. Biorę tego. Ja też wezmę jednego. Dziękuję. O, co to za sery? Świeżo zrobione przed chwilą. Jeden jest z czarnuszką, a tu jest w zalewie z pomidorem. To jest feta? To jest coś a la feta, ale taka nasza kaszubska. Bo wy tutaj robicie swoje sery jakby do własnego, osobistego użytku, nie prowadzicie dystrybucji. Głównie prowadzimy warsztaty i uczymy robić tego sera, nie dlatego tak, że fajnie byłoby przypomnieć, że ta tradycja serowarska tutaj jest w Polsce i na Kaszubach. Tutaj we wsi Ostrowite była serownia i mleczarnia, natomiast sery takie dojrzewające, żółte, do nas przyjechały z Żuław. I tam mennonici je, że tak powiem, do nas przywieźli. Pycha, no.
Coś dobrego. To chciał tego naleśnika. No. Jest tak gwarnie jak w Wietnamie. Tak dużo osób, tylko wola. Brakuje pałeczek. A jak u was wyglądają śniadania? Nie ma idylli. Ktoś coś rozlewa, ktoś na kogoś krzyczy, ktoś spada z krzesła. Słuchajcie, kto chce karkówkę? Ja! To nie chcę. Proszę bardzo, zaczniemy od pani. Ej, ale czemu dwie? Ej, ej, ej. Jedna. Ja poproszę. Mamy podpłomyk, mamy pesto, cebula. Co teraz? Jesteśmy w raju. To chciałeś tego naleśnika. Wiesz co? Sera wędzonego próbowałeś? Poproszę truskawkę do Wiktor. Tego. Co? Na przykład truskawka z wędzonym serem, co ty na to? Bardzo chętnie. Ja też sobie nałożę. Dobra, też będę kulturalny. Ja też bym poprosiła. Dobra. Dobra. Truskawka, wędzony ser. Coś jeszcze do tego? Nie wiem. To był mój spontaniczny pomysł. A, wieczór jest fenomenalny. No właśnie. Naprawdę pyszny. To jest tak, że zawsze na przykład jest taka kolacja rodzinna? Nie codziennie. W niedzielę na pewno pilnujemy tego, a pozostałe dni siadamy wtedy, kiedy tak się zdarzy, że wszyscy są w domu. Że nie jest tak, że Marysia jest na próbie, Filip na zajęciach. Także trudno jest zebrać wszystkich, ale jest to zdecydowanie u nas numer jeden, żeby do tego doprowadzić. Na przykład u nas jest tak inaczej niż w Polsce odnośnie sprzątania. Bo goście, którzy są zapraszani, jak najbardziej oczekuje się od nich, że pomogą posprzątać na stole i pozmywać naczynia. U nas to jest tak, że raczej się nie pozmywać. Ja do Wietnamu. Nieprawda? Tutaj się mówi, nie, tylko jest gościem. Śmierć. Zostajemy tutaj z wami. Możemy? No, ja jadę do Wietnamu, także... Czyli poczki. Tak, tu największą taką. Ja wezmę tego jednego sobie. Fiat 125 czy Fiat 500? Żeby uciszyć Włocha, to trzeba mu...